Radio Tok FM, Euro Conchita, Barbie Baby Langstrom Extra. Proszę zawsze być z nami, proszę Państwa. Proszę być zawsze z nami. Zapobiegają powstawaniu nowych przebarwień oraz wspomagają utrzymanie prawidłowej pigmentacji. Odkryj piękno skóry bez przebarwień. Odkryj Labotecton. Dostępny w aptekach. Stay. Odbierz kurs na niskie ceny. W Avon szybko skmień za lakiery do paznokci za 7,99. Kupuj online i ciesz się darmową dostawą również na wakacjach. Od optyku aż do Tatr. Zamów u swojej konsultantki lub na avon.pl najlepsze kosmetyki do makijażu. Dzisiaj omawiamy temat nieśmiertelności duszy. Jak ta koncepcja pojawiła się w judaizmie, w chrześcijaństwie, w islamie? Strasznie ciekawe. I nigdy tego nie mam dosyć. Białe plamki, szorstkie skórki, oszaleje. Paznokcie nieustannie ulegają osłabieniu, przez co mogą stać się kruche i łamliwe. Zastosuj Regenerum regeneracyjne serum do paznokci. Regenerum zawiera olej z orzeszków makadamia, składniki odżywcze, witaminy, a do tego rozjaśniający olejek cytrynowy. Dzięki Regenerum paznokcie odzyskują zdrowy wygląd, są mocne i naturalnie piękne. A ta tubka z pędzelkiem jest genialna. Regenerum. Pełna regeneracja. Reklama. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Informacje Tok FM. 12:40 Michał Potękowski zaprasza na informacje. Sejmowe kluby zgłosiły łącznie 6 kandydatów do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Po 2 wskazały PiS i PO, 2 zgłosiły wspólnie Nowoczesne i PSL. Sejm prawdopodobnie jeszcze w tym tygodniu wybierze 2 z 5 członków Rady. Kolegium IPN zaczęło dziś przesłuchania 4 kandydatów na prezesa. Ma ono wybrać jednego do powołania na tę funkcję przez parlament. Ważna wiadomość dla kierowców z Warszawy. Najbliższej nocy na wybrzeżu Kościuszkowskim w rejonie ulicy Bednarskiej zacznie obowiązywać nowa organizacja ruchu. Kierowcy ominą prac budowy kolejnego odcinka bulwarów, jadąc jezdniami tymczasowymi. Biały tygrys i niedźwiedź himalajski będą oficjalnymi maskotkami zimowych igrzysk olimpijskich w Korei Południowej w 2018 roku. Przypomnijmy, że tygrys był już oficjalną maskotką olimpiady w Seulu w 1988 roku. Kolejne informacje w Radiu Tok FM 13. Zapraszamy. Dziś raczej podmurno i może przelotnie popadać. Na szczęście nie zabraknie też rozpogodzeń, zwłaszcza na Mazurach i Podlasiu. Na termometrach maksymalnie od 20 stopni w Katowicach, w Lublinie, w Gdańsku, Toruniu, Poznaniu i Łodzi do 21 w Warszawie, w Krakowie i Wrocławiu. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Raport gospodarczy. 12:40, dokładnie późno, 2. Raport gospodarczy Radia Tok FM, Wojciech Kowalik, kłaniam się. A zaczynamy tradycyjnie od przeglądu sytuacji na rynkach. Złoto dzisiaj się umacnia już o mniej więcej 2 grosze wobec złotych dolarów. Euro kosztuje teraz 4,38, dolar 3,96. Franc szwajcarski 4,03 zł, a szwing 5,25. Spore zwyżki na warszawskiej giełdzie. WIG do góry o 1,2%, WIG 20 o 1,6%. Trochę optymizmu wytraciło się na zachodzie Europy po kolejnym niezłym kwarciu. Pod kwiatką już w tej chwili niewiele, 1,1%, Francja 0,3%. Na Paryż na plusie utrzymuje się indeks giełdy w Londynie o 0,4%. No i na fali wydarzeń w Turcji obserwujemy, co dzieje się z indeksem giełdy w Stambule. Tam spore spadki, bo w tej chwili ten indeks traci blisko 5%. Minister finansów chwali dzisiaj piątkową decyzję agencji Fitch. Przypomnę, utrzymała na rating Polski na niezmienionym poziomie, no i utrzymała też, i to zaskoczenie, pozytywne zaskoczenie, perspektywę tego ratingu. Fitch zwracał uwagę na solidne fundamenty polskiej gospodarki. Tak właśnie docenił Paweł Szaramacha, nawiązując do styczniowego cięcia ratingu przez agencję Standard & Poor's. Minister finansów mówił, że w przeciwieństwie do Fitcha S&P poszedł na skróty i gwałtownie bez zapowiedzi obniżył naszą ocenę wiarygodności kredytowej. Minister finansów był też pytany o dzisiejszy tekst Gazety Wyborczej o głębokich podziałach w rządzie, jeżeli chodzi o odwrócenie reformy emerytalnej, ale komentować tych doniesień nie chciał. Ja przypomnę, że Paweł Szaramacha chce powiązania wieku emerytalnego ze stażem pracy. Wyborcza pisze dziś, że popierają go w tym ministrowie rozwoju i nauki.
Za to szef resortu finansów opowiedział się za wkładaniem nawet więzieniem za łzem podatków VAT. Z kolei Rzeczpospolita pisała dziś o pomyśle ministra sprawiedliwości, żeby za oszustwa VAT-owskie groziła kara nawet do 25 lat pozbawienia wolności. Polskie firmy liczą się z możliwością spadku koniunktury w najbliższych miesiącach. To już wyniki raportu Narodowego Banku Polskiego. Jednocześnie jednak w bieżącym kwartale sąd dobrej kondycji, mimo niewielkiego spadku optymizmu. Na trzeci kwartał tego roku aż 15% firmy planuje zatrudnianie pracowników, mówię aż 15%, bo to najlepszy wynik od 8 lat, podaje Narodowy Bank Polski. Kolejny odcinek naszego cyklu Super Fundusze. Dzisiaj porozmawiamy o rejestrze usług rozwojowych. To taka ogólnopolska, bezpłatna platforma, dzięki której przedsiębiorcy mogą rozwijać kompetencje albo swoje, albo swoich pracowników. I proszę Państwa, to jest tak bardzo ciekawy temat o tej duszy nieśmiertelnej, jak to się zmieniało u tych Żydów. Czerski 8 na 10, strasznie to jest ciekawe. Późniejsza żydowska literatura, kabalistyczna, kabale, nacechowana mistycyzmem, posuwa się nawet do nauczania o reinkarnacji. Na temat tego wierzenia, czyli ci, którzy tę reinkarnację wyznawali, to może oni aż tak bardzo nie wyznawali tej reinkarnacji, jak ci, którzy w nią wierzyli, byli tacy bardzo gorliwi. Na temat tego wierzenia, że ten New Standard Jewish Encyclopedia podaje. Pogląd ten zapewne pochodzi z Indii. W dziełach kabalistycznych najpierw pojawił się w księdze Bahir, a potem począwszy od Zoharu był powszechnie akceptowany przez mistyków i odgrywał ważną rolę w wierzeniach i pismach hasydów. Dziś w Izraelu nauka o reinkarnacji z reguły uchodzi za żydowską. Koncepcja o nieśmiertelności duszy pojawiła się więc w judaizmie pod wpływem filozofii greckiej, a obecnie jest uznawana przez większość jej odłamów. A co można powiedzieć o przeniknięciu jej tej nauki do chrześcijaństwa? Chrześcijaństwo akceptuje poglądy Platona. Prawdziwy chrześcijanin zapoczątkował chrystianizm, zapoczątkował Jezus Chrystus. Oto, co napisał o nim Miguel de Unamuno, wybitny filozof hiszpański. Podobnie jak Żydzi wierzył w zmartwychwstanie ciała, a nie jak Platon w nieśmiertelność duszy. Dowody na to można znaleźć w każdym rzetelnym dziele egzegetycznym. Na koniec Unamuno wskazał, nieśmiertelność duszy to dogmat filozofii pogańskiej. Kiedy i w jaki sposób ten dogmat filozofii pogańskiej przeniknął do chrystianizmu? W dziele The New Encyclopedia Britannica objaśniono, cytat, od połowy II wieku po Chrystusie chrześcijanie poniekąd zapoznani z filozofią grecką zaczęli odczuwać potrzebę wyrażania swej wiary za pomocą jej pojęć, zarówno dla własnej satysfakcji intelektualnej, jak i z myślą o nawracaniu wykształconych pogan. Najbardziej nadawał się do tego system platoński. Na nauki chrześcijaństwa wielki wpływ wywarło dwóch filozofów z tamtego okresu. Jednym z nich był Orygenes z Aleksandrii, rok 185, tyle ile do Anglo-Ameryki, Białystok kilometrów jest stąd, 2254 naszej ery. Orygenes. A drugim Augustyn, 354-430 naszej ery, działający w Hipponie, New Catholic Encyclopedia. Jak się o nich powiada, dopiero Orygenes na wschodzie oraz święty Augustyn na zachodzie uznawali, że dusza jest substancją duchową i stworzyli jej koncepcję filozoficzną. Na czym się oparli, formułując te poglądy? Orygenes był uczniem Klemensa Aleksandryjskiego, pierwszego ojca kościoła, który otwarcie sięgnął po grecką tradycję dotyczącą duszy, podaje New Catholic Encyclopedia. Poglądy platońskie musiały zrobić na Orygenesie wielkie wrażenie. Wprowadził do doktryny chrześcijańskiej całe to nieograniczone zagadnienie duszy, które zapożyczył od Platona, oświadczył teolog Werner Jäger w ramach The Howard Theological Review. Augustyn bywa uważany, proszę Państwa, w chrześcijaństwie za największego myśliciela starożytności.
zanim w wieku 33 lat nawrócił się na chrystianizm, ogromnie interesował się filozofią i był neoplatończykiem, neoplatonikiem. W sposobie myślenia pozostał nim nawet po nawróceniu. Umysł jego był tyglem, w którym religia Nowego Testamentu prawie docna stopiła się z platońską tradycją filozofii greckiej. Powiedziano w dziele The New Encyclopedia Britannica, New Catholic Encyclopedia przyznaje, że jego nauka o duszy, która niemal do końca XII wieku była na zachodzie, wzorem dużo zawdzięcza neoplatonizmowi. Dużo zawdzięcza. W XVIII stuleciu w Europie zaczęły zdobywać popularność nauki Arystotelesa, w dużym stopniu ze względu na dostęp do łacińskich dzieł arabskich uczonych, którzy napisali wiele komentarzy do jego prac. Koncepcje Arystotelesa wycisnęły trwałe piętno na katolickim teologu Tomaszu z Akwinu, a za pośrednictwem jego tekstów wywarły większy wpływ na naukę Kościoła niż myśl Platona. Nie zmieniło to jednak poglądu na nieśmiertelność duszy. Arystoteles uczył, że dusza jest nierozłącznie związana z ciałem i jej indywidualna egzystencja kończy się z chwilą śmierci. A jeśli człowiek w ogóle nie ma w sobie coś wiecznego, to jest albo abstrakcyjny, nieosobowy intelekt. Takie spojrzenie na duszę nie zgadzało się z kościelnymi wierzeniami w osobowe dusze żyjące po śmierci. Dlatego Tomasz z Akwinu zmodyfikował pogląd Arystotelesa na duszę, twierdząc, że jej nieśmiertelność można udowodnić rozumowo. Tym sposobem Kościół nie zmienił stanowiska wobec wierzenia w nieśmiertelność duszy. W XIV-XV stuleciu, w pierwszych wiekach renesansu, wróciło zainteresowanie, proszę Państwa, Platonem. Słynny włoski ród Medyceuszów pomógł nawet założyć we Florencji akademię, by popierać studia nad jego filozofią. W ciągu XVI i XVII stulecia przestano się fascynować Arystotelesem, proszę Państwa. Reformacja z XVI wieku też nie wyprostowała nauki o duszy. Reformatorzy protestanccy podali w wątpliwość istnienie czyśćca, lecz przyjęli koncepcję wiecznej kary i nagrody. No, potrzebne im to było. Nauka o nieśmiertelności duszy jest zarazem akceptowana przez większość wyznań chrześcijańskich. W związku z tym pewien amerykański uczony napisał: przeważająca część naszego świata kojarzy religię z nieśmiertelnością i niczym innym. Bóg jest dawcą nieśmiertelności. Tak. I tak wciskają Bogu, proszę Państwa, że Bóg jest dawcą nieśmiertelności. Mamy tutaj o tej duszy, a mamy. Także proszę być z nami, proszę Państwa. Już aktualności dnia. Obudź się, Polsko ma będzie za to. Kto może założyć profil, jak to zrobić, jakie dane będą potrzebne? No i mamy tu dwa rodzaje takiego profilu do założenia w rejestrze. To prawda, są dwa rodzaje profili do założenia w rejestrze. Po pierwsze profil sprzedawcy, po drugie profil kupujący. A ja za chwilę powiem, dlaczego tak istotne jest założenie tych danych profilowych, bo one służą zapewnieniu pewnej wiarygodności systemu oceny usług, o którym ja powiem za chwilę, to jest ten czwarty, ostatni etap realizacji usługi. Więc po pierwsze, tak, zakładamy profil, decydujemy się, czy chcemy oferować tę ofertę, czy chcemy sobie coś w rejestrze kupić. Podajemy dane bardzo podstawowe. Są dane takie znajdowane być może częściowo w różnych innych rejestrach, jak SKRS, CEDIW-u, czy z innych takich rejestrów publicznych. A także, jeżeli jesteśmy podmiotem, który swoją ofertę oferuje, podajemy również informacje o samym sobie. Możemy podać informacje o obszarach specjalizacji, o certyfikatach, wyróżnieniach, które posiadamy. Pochwalić się po prostu przed kupującymi, jakie są nasze osiągnięcia. Drugim krokiem jest oczywiście wybór usługi. Następuje to również z poziomu zaangażowania w
w rejestrze. Proszę na usługę zapisać i następnie całą operację już między tym usługiem zapisanym, a sprzedawcą jest prowadzona o tym właśnie zapis. Finansowanie odbywa się poza rejestrem, w tym sensie, że te środki publiczne są rozliczane przez inne instytucje. Agencja daje platformę, natomiast finansowanie odbywa się gdzie indziej. I po zakończeniu usługi dochodzi do bardzo istotnej rzeczy, mianowicie do ci, którzy dostaną pieniądze publiczne, będą mieli obowiązek dokonania oceny jakości tej usługi. Chcemy, by taki ranking podmiotów, który się na tej podstawie pokaże, ale też podmiotów w kontekście usług, które one świadczą, żeby były też pewnego rodzaju wskazówką na przyszłość wraz z rozwojem oczywiście rejestru dla wszystkich korzystających, by mogli swoje decyzje edukacyjne podejmować jeszcze bardziej pewny sposób. I taki ranking, czy taką ocenę przedsiębiorcy, który oferuje jakieś szkolenia czy studia, rozumiem, że będziemy mogli znaleźć przy jego ofercie w samym rejestrze. Tak, będzie taka informacja, które będzie wskazane, ile średnia ocena jakości usługi danego podmiotu. Przeszliśmy przez 4 etapy korzystania z rejestru usług rozwojowych. Tych ofert rzeczywiście mamy tutaj bardzo dużo, no ale co zrobić, jeżeli jestem przedsiębiorcą, potrzebuję jakiegoś szkolenia dla siebie, dla swojego pracownika, a nie widzę tego szkolenia w tym rejestrze. To jest oczywiście możliwe. Znaczy, jest to możliwe zarówno dla szkoleń na przykład wysoce specjalistycznych, które w Polsce są oferowane przez pojedyncze podmioty. Tak może być. Może też być dla takich szkoleń, nazwijmy to, szytych na miarę, czyli o takim charakterze tak indywidualnym i tak, powiedziałbym, zamkniętym, że powinny być realizowane, że dana usługa, jej program i specyfika powinny być w całości dostosowane do potrzeb konkretnego odbiorcy. Oczywiście siłą rzeczy na poziomie oferty wystandaryzowanej szkoleniowej żadna firma nie jest w stanie takich usług przedstawić. Natomiast taki przedsiębiorca, który jest zawiedziony tym, że nie może znaleźć, też każdy z nas, który jest zawiedziony, że takie usługi nie może znaleźć, uzyskuje dostęp do tej funkcjonalności na giełdę usług, w stanie swoją prośbę, swoje oczekiwanie, swoje pomysły na usługę zamieścić i te podmioty, które są w rejestrze zapisane, które zostały przez Pan akredytowane jako podmioty pracujące z wysokim poziomem jakości usług, to te podmioty zyskują dostęp do tego zapytania, no i mogą odpowiedzieć właściwą ofertą i rywalizować o jego produkcję. Mówimy o firmach, ale z rejestru mogą też korzystać osoby prywatne, które szukają dla siebie szkoleń czy studiów. Rejestr jest uniwersalny, z rejestru mogą korzystać właściwie wszyscy, którzy poszukują dla siebie oferty rozwojowe, niezależnie od tego, czy są zatrudnieni. Ty idź tam do tego okienka po prawej stronie, powiedz, że chciałeś tylko coś dopowiedzieć temu panu, któremu się... To są środki adresowane przede wszystkim do przedsiębiorców i częściowo do osób już zatrudnionych. Ale na policję idź, na Badalińskiego! No. Tym bardziej, że co czwarta mała firma, średnia firma tak naprawdę, jak wynika z badań Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Nie wiadomo, to po pierwsze, ale on ci nie wyda, bo ty nie masz kartki. Należy też pamiętać, poważna uwaga, sporo podmiotów pojawia się na rynku usług szkoleniowych, które mają... No ale on miał prawo, żeby... Bo ty nie masz kartki, on ci nie wyda, dziecko. Idź. Jest to uiszczenie opłaty. No może on w innym zostawił, on ciebie oszukał, bo on chciał mieć ten telefon poza domem, żeby oni go nie namierzyli. Tyle. Chciałbym tylko podkreślić, jest to narzędzie darmowe. Jeżeli otrzymują Państwo jakiekolwiek informacje o rejestru, proszę o zgłoszenie takich kwestii po prostu do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. A jeśli Państwo mają jakieś pytania, na stronie www.inwestycjawkadry.pl tam można znaleźć. Nie martw się ty o to, oni się dadzą radę, dziecko. 1-808. Tylko powiedz na Marczewskiego, powiedz tylko jedno słowo, o co ci chodzi, że ty nie mogłeś, i on ci powie, że już oni będą mieli, może już oni tam byli. A ja tylko przypomnę, że szczegółowych informacji na temat funduszy, ich pozyskiwania, no i na co można... Ale podpisałeś tam tą kartkę, co ci dał? Wszystko znajdą Państwo na stronie Funduszy Europejskiej. Ale jak ze mną byłeś! Ukośnik super fundusze, tam archiwalny odcinek naszej audycji, zapowiedzi kolejnych. Nikt ci nie dawał do podpisu, tak? Ktoś z Państwa chciałby dopytać się o coś, jeżeli chodzi o fundusze unijne, przypominamy, że w całej Polsce działa sieć... To ty idź tam na tego Malczewskiego i powiedz, że jeszcze chciałeś coś dopowiedzieć temu panu i chciałeś się podpisać na tej kartce. Dlaczego ty się nie podpisałeś? Dziękuję za uwagę, za chwilę informacje. Pójdźcie i to teraz od razu, bo jeżeli on zna tego w naprawie, to mógłby mu dać cynk i on nie może mieć dużo czasu. To idź teraz.
Powiedz, Blacz, ty musisz się podpisać na tej kartce. I chcesz coś jeszcze dopowiedzieć. Na razie, potem dzwoń. Dziś w parafii pod wezwaniem świętych archaniołów oraz Program spotkania jest następujący. O godzinie 16.30 spotkanie przedstawicieli biur i grup przyjaciół Radia Maryja. O godzinie 17.30 rozpoczęcie transmisji Radio Maryja i Telewizji Trwam, a następnie program słowny muzyczny pod tytułem Błogosławienie Miłosierdzia, bowiem woli miłosierdzia dostąpił w wykonaniu wolontariuszy światowych i młodzieży archidiecezji łódzkiej. O godzinie 18.20 rozpocznie się msza święta, której przewodniczyć będzie i powinien wygłosić Jego Ekscelencja ksiądz arcybiskup Marek Jędraszewski, metropolita łódzki. O godzinie 21.30 na antenie Radia Maryja rozmowy niedokończone na temat misja i posłannictwo świętej siostry Faustyny na ziemi łódzkiej w kontekście światowych młodzieży. Gośćmi rozmów będą ksiądz Przemysław Kukura, archidiecezjalny duszpasterz młodzieży, koordynator Światowych Dni Młodzieży w archidiecezji łódzkiej, ksiądz Marcin Jarzenkowski, dyrektor organizacyjny Światowych Dni Młodzieży archidiecezji łódzkiej, siostra Elżbieta Siepak ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia, przedstawiciele Rady Młodych archidiecezji łódzkiej, wszystkich mieszkańców Aleksandrowa Łódzkiego i okolic, a także całą rodzinę Radia Maryja serdecznie zapraszamy do wspólnej modlitwy. Jednocześnie informujemy, że kolejne poniedziałkowe spotkanie rodziny Radia Maryja odbędzie się 8 sierpnia w sanktuarium św. Antoniego w Radecznicy w diecezji zamojsko-lubaczowskiej. Płacisz ZUS z konta firmowego w mBanku i wraca do Ciebie nawet 600 zł. Otwórz mBiznes konto za 0 zł w promocji i odbierz nawet 600 zł na ZUS dla Twojej firmy. Sprawdź na mBank.pl lub w placówce. Promocja trwa od 1 do 31 lipca. Szczegóły i regulamin na mBank.pl ukośnik firma. mBank. Ikona mobilności. Nie sądziłam, że kiedyś to zrobię. Przekonała mnie, że będę zamieniła swój bloker kartą na MediSpiran. Jest to delikatne, doskonałe dla mojej wrażliwej skóry, a przy tym rewelacyjnie blokuje pytania aż do 7 dni. A najlepsze jest to, że MediSpiran ma naprawdę dużą pojemność i kosztuje mniej niż mogłabym się tego spodziewać. Świetnie czuję się z tą zmianą. Spróbuj, przekonasz się sama. MediSpiran. Zwróciła uwagę na dane ekonomiczne, a nie polityka. Zauważył jednocześnie, że potencjał sprawy objął nauką konstytucyjnego, jeżeli chodzi o jego negatywne oddziaływanie na finanse, uległ wypaleniu. Ta ocena Fitcha potwierdza zasadność naszej strategii, to znaczy tego, co realizujemy w Ministerstwie Finansów od samego początku, czyli zharmonizowania realizacji naszych zamierzeń, naszego powiązania wyborczych, tej ambitnej agendy przebudowy, z którą wygraliśmy wybory, zharmonizowania tego z rozbudową dochodów własnych państwa, które pozwolą finansować te zamierzenia. Mówi oskarżenie o zorganizowanie piątkowego puczu na miejsce wciągnięto wysokopancerzonych policjantów i służby specjalne. Relacje z podsądu nagrywała projekt telewizja CNN Trend. Na nagraniu było widać mężczyzn z długą brumą i w kamerze ze odwrotnym. Tymi się za drzewami i murkami wypatrują się do smyku. Trenski premier po posiedzeniu rządu poinformował, że w wyniku próby puczu zginęło 208 osób. Wcześniej informowano o ponad 290 ofiarach śmiertelnych. Wśród zabitych jest 145 cywilów, 60 policjantów i 3 żołnierzy. Rannych zostało niemal 1500 osób. Unia Europejska liczy na to, że tureckie władze zadbają o zachowanie demokratycznych procedur i instytucji po unijnym wojskowym zamachu stanu. Szefowa unijnej dyplomacji w ten sposób komentowała doniesienia z Ankary, które ma sprawić zatrzymanie osób podejrzanych o udział w puczu. Chodzi o ponad 6000 żołnierzy, urzędników i sędziów. Federica Mogherini odniosła się także do zapowiedzi prezydenta Erdogana dotyczących przywrócenia kary śmierci.
działania sprawdzające. Byliśmy pierwszymi, którzy w piątkową noc mówili o konieczności poszanowania demokratycznie wybranych władz w Turcji. Dziś powtórzymy, że rządy prawa i system demokratycznych hamulców muszą być zachowane. Platforma Obywatelskiej, która ma problem z oświadczeniami majątkowymi. Prezydenta Gdańska usłyszał w ubiegłym roku zarzuty zburzenia fałszywych oświadczeń majątkowych. Śledztwo z zawiadomienia CBA prowadzi prokuratura apelacyjna w Poznaniu. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przeznaczy 196 milionów złotych na nowy program, który ma podnieść innowacyjność i konkurencyjność polskiego taboru szynowego. Program powstał na wniosek największych polskich przedsiębiorstw związanych z transportem kolejowym. Nabór wniosków rozpocznie się 16 sierpnia. NCBR chce dofinansować badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe związane z wszelkiego rodzaju środkami transportu kolejowego. Dofinansowanie obejmie prace, których tematem będą m.in. lokomotywy, zespoły trakcyjne czy tramwaj. Leszek Miętek, prezydent Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych w Polsce, podkreśla, że innowacyjność nowego taboru kolejowego powinna współgrać z modernizacją linii kolejowych. A nowoczesny tabor innowacyjny pozwoli na to, żebyśmy my jako Polska Kolej również mogli rozwinąć ekspansję w prowadzeniu pociągów na terenie innych krajów. To już ósmy program sektorowy NCBR realizowany w ramach środków z programu operacyjnego Inteligentny Rozwój. Prezydent Turcji Recep Tayyip Erdoğan opowiedział się za niezwłocznym przywróceniem kary śmierci po nieudanym przewrocie wojskowym. Szef tureckiego państwa, przemawiając do zebranych w Stambule tłumów, podkreślał, że rząd i państwo wsłuchuje się w prośbę społeczeństwa, które chce surowego ukarania puczystów. Dodał, że ci, którzy przeprowadzili zamach stanu, będą musieli za to zapłacić. Doktor Lech Jańczuk, politolog z KLU, zauważa, że należy przyjrzeć się roli samego prezydenta Turcji w nieudanym przywrocie. Czy rzeczywiście puczyści byli inicjatorami, czy też być może miał w tym swój udział prezydent Turcji? Warto też podkreślić, że prezydent Turcji już od jakiegoś czasu próbuje swoją władzę umocnić, a więc kwestia kary śmierci to jest tylko jeden z elementów, bo zwróćmy uwagę, że w Turcji w tej chwili już jest aresztowanych ponad 300 sędziów, więc myślę, że te zmiany, które dokonują się w systemie prawnym i politycznym Turcji, zmierzają właśnie do umocnienia roli prezydenta, to jest po pierwsze, a po drugie chyba też chodzi o to, żeby armia turecka, która w tej chwili w konstytucji jest zapisane, że ona ma być laicka, przeszła w kierunku bardziej takiej armii wyznaniowej. Więc to chyba po to ten pucz był zorganizowany, aby można było centralizować władzę w Turcji w kierunku właśnie tego systemu prezydenckiego. W następstwie piątkowej próby przewrotu w Turcji zginęło około 300 osób, a ponad 1400 zostało rannych. Aresztowano około 6000 osób, a prezydent Erdoğan zapowiedział dalsze oczyszczenie instytucji państwowych z osób odpowiedzialnych za przewrót. Kara śmierci w Turcji została zniesiona w 2004 roku. Ostatni wyrok został wykonany w połowie lat 80. W kraju zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, przelotny deszcz. Temperatura maksymalna od 18 do 22 stopni, wiatr słaby i umiarkowany. Na wybrzeżu okresami dość silny, porywisty zachodni i północno-zachodni. Na barometrach w Warszawie 1003 hektopaskale. Ciśnienie nieznacznie wzrośnie. Było to wiadomości w Radiu Maryja. Wybrane problemy, temat artykuły z codziennej prasy polskiej. Horror po donosie. Fałszywy donos i próba ograniczenia praw rodzicom. Dlaczego urzędnik nie odpowie za krzywdę wyrządzoną 9 dzieciom? Wstrząsająca historia w naszym dzienniku. UNESCO docenia ochronę Puszczy Białowieskiej. W przeciwieństwie do Komisji Europejskiej, UNESCO nie podejmuje pochopnych działań przeciwko Polsce.
To dobra wiadomość, szczególnie dla Puszczy, podkreśla minister Jan Szyszko. Więcej na mleko. Wszystko wskazuje na to, że minister Krzysztof Jurgiel wywalczy dodatkowe unijne środki dla producentów i przetwórców mleka. Szczegóły w naszym dzienniku. Rosyjska wielka gra. Czy nowa strategia NATO powstrzyma imperialny marsz Moskwy? W naszym dzienniku analiza profesora Henryka Głębockiego. Pomagamy poszkodowanym. Caritas Polska zbiera fundusze na pomoc dla rodzin, których budynki zostały uszkodzone podczas ostatnich wichur. W wielu wypadkach stopień zniszczeń jest bardzo wysoki. Włącz się i ty, zachęca nasz dziennik. Były to wybrane problemy, temat artykuły z codziennej prasy polskiej. Uwaga, wszyscy, którym zależy na młodzieży. Rodzice, dziadkowie, koledzy, koleżanki, rodziny. Zapraszamy młodzież na letnie warsztaty pod tytułem Nowe Widnokręgi. Zapraszamy młodzież od trzeciej... Patrz, jak dziaduje tymi dziadkami. Jacy dziadkowie, jak to ludzie poumierali. Patrz, jak on dziaduje tymi dziadkami. Kółko jeden i drugi powtarza. Czasem już widać, że nie zależy mu na przekazaniu jakiejkolwiek prawdy, tylko żeby powtórzyć to, co ktoś wcześniej powiedział. Beznadziejny, nie? Rozpoczynamy 25 sierpnia, kończymy 27. Rozpoczynamy posiłkiem o godzinie 13 obiadem. W programie będzie też modlitwa, będzie codzienna msza święta. Młodzież będzie pod fachową opieką i warsztaty prowadzą specjaliści w tych dziedzinach. Bardzo dobrzy specjaliści. Kochani, podczas tych warsztatów pod tytułem Nowe Widnokręgi, oprócz aktorstwa, mediów, polityki, kultury i tak dalej, będą specjalne warsztaty i te zaczynamy o dzień wcześniej, a więc 24 sierpnia. 24 sierpnia to warsztaty muzyczne. Zapraszamy młodzież muzykalną, młodzież, która kocha śpiew, młodzież, która gra na jakichś instrumentach, oczywiście z instrumentami. I te warsztaty prowadzi bardzo dobry kompozytor, muzyk, twórca między innymi zespołu Lumen. Bardzo w sposób piękny to robi, fachowy, pan Zbigniew Małkowicz z najbliższymi współpracownikami. A więc zapraszamy młodzież muzykalną już od 24 sierpnia. Kończymy 27 sierpnia też obiadem. Zaczynamy obiadem, kończymy obiadem, a w międzyczasie będzie też i modlitwa, msza święta i inne jeszcze zajęcia. Młodzież ma cały czas zajęcia, jest to bardzo intensywne. Będą mogli też ci, którzy jeszcze nie zwiedzali Torunia, zobaczyć Toruń, zobaczyć Radio Maria, zobaczyć telewizję. Zobaczymy, co jeszcze. Msze święte będą już w sanktuarium, nowo wybudowanym sanktuarium Maryi Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i świętego Jana Pawła II. A więc zapraszam. Jakie koszta? Może zapytacie. Może umówmy się, że zapłacą sobie ci młodzi ludzie posiłki rano, w południe, wieczorem. Przynajmniej tyle. Będzie catering, jest zbyt drogi, zapraszamy. Wszystko inne pokrywamy my z tego 1% na kształtowanie dzieci i młodzieży. Informacje w Dziekanacie Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej, telefon 56 610 7200, 610 7200. Jeszcze raz bardzo serdecznie zapraszamy, powiedzcie jedni drugim. Kto myśli na rok do przodu, się jest Boże. Przynajmniej na dzień dobry. Proszę pana, tu chcę się spytać, czy ten Michał Kogut był w sprawie tego telefonu? Zależy nam na przyszłości młodzieży, na przyszłość naszej ojczyzny. Szczęść Boże. Proszę pana, to w sprawie Iwicka 11, mieszkanie 14, bo tam u kogo on był jako gość, przywłaszczył mu, ukradł mu, zabrał telefon i teraz on złożył tutaj donos, zawiadomienie. Zdaje się, że tego nie podpisał. Sprawa za pod dywan, tak jak to w radiu tutaj na bieżąco już słyszę, wezwał policję i oni nie pojechali, bo tamten człowiek oddał do naprawy, żeby coś tam przemienić w tym telefonie. No to wiadomo, że wieczór, sobota czy to niedziela była. No ale po prostu co tam dalej będzie z tym się działo? Zakończymy dziękczynieniem w rodzinie.
Szczegóły na www.wsksim.edu.pl. Patronat medialny nad wydarzeniem objęło Radio Maryja. 13 minut po godzinie 13 w Radio Maryja zapraszamy na audycję aktualności dnia. Obudź się. Proszę pana, kto by to nie był, zawsze każdy głos jest na wagę złota. Bo tutaj z tym dzieckiem, to właściwie 21 lat miała przyjechać kobieta, ale póki co to ten śledczy źle robi, bo jeżeli on mówi, że ukradł, to trzeba to było zapisać, on musi to podpisać, on tego nie podpisał, sprawa jest pod dywan, proszę państwa, wsadzona i co to będzie dalej? On, proszę pana, on, jemu mogą krzywdę zrobić. On na własną rękę chodzi od punktu naprawy do punktu naprawy i spraw. On może umrzeć, bo on przeżywa. Czy pan to rozumie, że to jest człowiek niepełnosprawny, że wy jesteście odpowiedzialni bezpośrednio, bo ten facet śledczy, który to robi, on to robi źle. Powinien to zapisać, że ukradziony telefon i trzeba to podpisać. Tego nie było. On zaraz tu przyjdzie. Poniedziałek, 18 dzień lipca, audycja aktualności dnia. Rozpoczynamy tę audycję. Naszym pierwszym gościem jest pan poseł Maciej Małecki, wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji do Spraw Energetyki i Skarbu Państwa. Bardzo serdecznie witamy panie pośle na antenie Radia Maryja. Szczęść Boże. Szczęść Boże, witam serdecznie ojca i wszystkich słuchaczy. Witamy. Podkreślamy tę komisję właśnie Skarbu Państwa, bowiem pani premier poinformowała, że promocją Polski za granicą zajmie się m.in. Polska Fundacja Narodowa. Powołanie Polskiej Fundacji Narodowej, która ma zajmować się promocją Polski za granicą, będzie właśnie miała siedzibę, no wiadomo, w Warszawie, ale będzie też takim bardzo ważnym organem, który ma pokazywać Polskę piękną, przyjazną, Polskę, do której warto przyjechać, Polskę ambitną, o wielkich możliwościach, no i myślę też Polskę w perspektywie, do której warto powrócić. Jak pan ocenia ten projekt i wiele też obok niego też wyrosło? Dokładnie, to prawda, ojcze, to o czym ojciec wspomniał, nasz rząd Prawa i Sprawiedliwości powołał Polską Fundację Narodową. Celem fundacji będzie, mówiąc najkrócej, budowa marki Polska. Tak jak są budowane marki różnych produktów, różnych przedsięwzięć, wydarzeń, tak samo chcemy skupić się na tworzeniu pozytywnego wizerunku Polski. Pieniądze na ten cel będą przekazywały spółki Skarbu Państwa. To prezesi spółek i Ministerstwo Skarbu Państwa taką inicjatywą... Taka policja. Musiałam wyłączyć, bo przecież wiesz... ...ma rocznie dysponować budżetem w wysokości 100 milionów złotych i te pieniądze mają zostać przeznaczone na tworzenie pozytywnego wizerunku Polski w świecie, ale także na reagowanie, na wspieranie reagowania w tych przypadkach, kiedy nasza ojczyzna jest oczerniana. Dlaczego to jest tak bardzo ważne? No, pierwsza sprawa. Obserwujemy w zasadzie we wszystkich mediach bardzo intensywną promocję wielu produktów, wielu firm. Każdy, kto jest na konkurencyjnym rynku, chce mieć dobrą markę, chcę, żeby nie tylko produkt cieszył się dużym wzięciem klientów, ale również ten, który go wytwarza, żeby cieszył się zaufaniem swoich odbiorców. I tak samo jest na, można powiedzieć, konkurencyjnym rynku politycznym i gospodarczym między krajami. Bowiem wbrew temu, co nam próbowali wtłaczać do głów wszelkiej maści liberałowie po 89 roku, że kapitał nie ma narodowości, że najlepszą polityką gospodarczą jest brak polityki gospodarczej, to była nieprawda, bo państwa w Europie, nie tylko w Europie, bardzo mocno rywalizują gospodarczo i politycznie. I dbają o swoje firmy, dbają o wspólne przedsięwzięcia. Tymczasem Polska jakby zostawiała tą sferę dobrego wizerunku gdzieś z boku. I skoro my o tym nie mówiliśmy, wykorzystywali to inni. No już często pojawiały się
bardzo krzywdzące i haniebne określenia o polskich obozach koncentracyjnych, zarzucanie Polakom antysemityzmu i wszelkiego rodzaju win, których nasi przodkowie ani my nigdy nie popełniliśmy i nigdy byśmy nie popełnili, bo Polacy są wspaniałym, dumnym narodem, szanującym innych i kochającym wolność. I teraz chcemy wykorzystać potencjał tkwiący w spółkach Skarbu Państwa do stworzenia właśnie takiej fundacji, która z jednej strony będzie za pomocą profesjonalnych metod, takich, jakie są wykorzystywane w działalności handlowej, będzie budowała wizerunek Polski. Jednocześnie też będzie wspierała tych wszystkich, którzy stają do obrony polskiego imienia, na przykład, jeżeli ktoś mówi o polskich obozach koncentracyjnych. Ale to, o czym ojciec wspomniał, o zachęceniu do przyjazdu do Polski, pokazaniu, że Polska to jest kraj wspaniałych, przedsiębiorczych, zdolnych ludzi, że tu warto nie tylko przyjechać, ale warto też zainwestować. Bo te pieniądze, o których mówimy, one nie tylko będą wydatkowane. Kurwa dziady w tej Warszawie, tylko kaszle ci ziewać. I to będzie kapitał, no, który później się zwróci. Ja to policja, przykład, wiesz? Policja. Który myślę obrazuje tą sytuację. Po katolicki. Bardzo łatwo jest atakować na arenie międzynarodowej kraj, który nawet nie wiem, gdzie mam ten telefon. Na przykład teraz. Kraj, który no, tak sam nie potrafił uładuje. Zbudować własnego wizerunku, a robili to nie zawsze przyjaźni, konkurenci, sąsiedzi. I teraz wyobraźmy sobie, jeżeli mamy Polskę, która jest oczerniana w różnych mediach zagranicznych przy współpracy niektórych polskojęzycznych wydawnictw, o na przykład o mordowanie Żydów, o Holokaust, o Jedwabne, o pogrom kielecki, to jeżeli przeciętny Europejczyk słyszy o tym, że Komisja Europejska zajmuje się sprawą, no, dyscyplinuje Polskę, no to pomyśli sobie, no tak, dobrze, przecież ci Polacy tyle nabroili, w związku z tym znowu coś na pewno niecnego szykują. Natomiast gdyby rządzący naszym krajem przez ostatnie blisko 30 lat przykładali odpowiednią wagę i kładli sobie na sercu budowanie dobrego wizerunku Polski, trudno byłoby podnieść rękę, trudno byłoby oczerniać Polskę i trudno byłoby tu przysyłać różnych komisarzy do tego, aby dyscyplinować nas. I teraz przesunąłbym się też na podwórko krajowe, bowiem my tu w Polsce też mamy bardzo wiele do zrobienia przy współpracy czy fundacji, czy innych fundacji powstałych przy spółkach Skarbu Państwa. Na przykład jest fundacja spółki PGNiG S.A., która nazywa się Rozgrzewamy Polskie Serca. I ta fundacja bardzo mocno wspiera upamiętnianie żołnierzy wyklętych, wspiera projekty historyczne, pokazywanie najpiękniejszych kart naszych dziejów, edukowanie polskiej młodzieży. I to jest inwestycja w przyszłe pokolenia.